To będzie program pełen bardzo ważnych wydarzeń. Zapraszam na podsumowanie tygodnia. Studio Grupy Orlen. Zaczynamy. Grzegorz Szołkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy dzisiejszego programu. Forum ekonomiczne w Krynicy, spotkanie biznesu, nauki i polityki. Premierzy gośćmi Daniela Obajtka. Szkolne kluby sportowe przyszłością polskiego sportu. Jak co roku na początku września Krynica Zdrój staje się stolicą europejskiego świata biznesu, polityki i nauki. Forum ekonomiczne nazywane polskim Davos odwiedziło w tym roku ponad 4000 osób, a trzydniowe spotkanie obfitowało w mnóstwo debat, paneli, imprez towarzyszących i ważnych wydarzeń. Orlen był aktywnym uczestnikiem tegorocznego forum ekonomicznego. Tegoroczne forum w Krynicy skupiło ponad 4000 gości. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli Orlenu, członków zarządu oraz menedżerów, którzy brali udział w licznych dyskusjach i debatach. Orlen zaprosił na wydarzenie specjalne, konferencję Konsolidacje Kapitałowe – Szansa na wzmocnienie Polski na mapie gospodarczej Europy. Wystąpienie wstępne i wprowadzenie do tematu dyskusji wygłosił prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek. Udzielając wiele wywiadów tu w Krynicy, każdy pyta się o tą fuzję. Jest to jedna z największych fuzji w Polsce. My jako Orlen jesteśmy i zarząd Orlenu jesteśmy bardzo do tego zmobilizowani. Zjednoczyliśmy, poukładaliśmy rynek w Czechach. Dlaczego mamy tego nie zrobić w Polsce? Dlaczego mamy nie zsumować capexów? Dlaczego nie mamy wyjść większe inwestycje, proszę Państwa, choćby nawet petrochemiczne? Dlaczego nie mamy się z większą siłą rozwijać? Dlaczego nie mamy mieć synergii w przypadku zakupu ropy? Dlaczego nie mamy mieć też poprzez większy przerób ropy większego wkładu do przemysłu petrochemicznego? Uważamy, że jest to konieczne. Biorący udział w dyskusji eksperci podkreślali, że połączenie Orlenu i Lotosu jest w pełni uzasadnione ekonomicznie i wpisuje się w światowy trend konsolidacji. Tomasz Wróblewski, szef Warsaw Enterprise Institute, który przygotował interesujący raport na temat fuzji obu firm, przekonywał, że połączony koncern zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Wspólne zakupy pozwolą nie tylko obniżyć ceny sprowadzanego surowca, ale również otworzyć się w większym stopniu na inne regiony świata. Eksperci Instytutu są przekonani, że połączenie obu koncernów może mieć także pozytywny skutek dla środowisk lokalnych, przede wszystkim ze względu na zwiększenie potencjału spółki, zwiększenie liczby i skali zamówień, wejście w nowe obszary działalności. Doradca zarządu Orlenu Artur Cieślik przypomniał, że konsolidacja tak dużych podmiotów wymaga zgody Komisji Europejskiej i poinformował, że w połowie sierpnia złożyliśmy projekt niezbędnej dokumentacji. Po stronie Komisji jest wyznaczony zespół roboczy, który zajmuje się łączeniem Orlenu i Lotosu. Z kolei Tomasz Wiatrak, wiceprezes Unipetrolu, podzielił się przemyśleniami dotyczącymi podobnego procesu w odniesieniu do czeskiej spółki. To była jedna z największych fuzji w grupie Orlen, w tym przypadku na rynku czeskim. Prezes Daniel Obajtek poinformował, że PKN Orlen złoży wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie zgody na połączenie z grupą Lotos na koniec listopada. Wraz z szefem zarządu Orlenu, jego członkowie Patrycja Klarecka i Zbigniew Leszczyński spotkali się z dziennikarzami, by porozmawiać o programie rozwoju petrochemii. Najbliższe lata przyniosą przekazanie ponad 8 miliardów złotych na inwestycje w ten segment, a wraz z jego rozwojem oznacza to wsparcie innego rodzaju, pozapaliwową produkcji Orlenu. Prezes Daniel Obajtek był też gościem na panelu dotyczącym polskiego sportu, który odbył się z udziałem szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego. Premier dziękował prezesowi Obajtkowi za wsparcie polskiego olimpizmu i lekkoatletów. Szef Orlenu zaś mówił o naszych doświadczeniach i potrzebie finansowania polskiego sportu przez narodowe czempiony, takie jak Orlen. W panelu w ramach Forum Innowacji pod tytułem Z prądem czy pod prąd? Perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce wziął udział dyrektor wykonawczy do spraw energetyki Jarosław Dybowski. Mówił m.in. o różnicach między pojazdami zeroemisyjnymi i niskoemisyjnymi. Szef strategii Piotr Kernej wziął udział w debacie Rzeczpospolitej, czy giganci jeszcze urosną, jakie szanse na rozwój mają największe firmy z Europy Środkowo-Wschodniej. Dzielił się doświadczeniami naszego koncernu i opowiadał o drodze rozwoju na najbliższe lata. Prezes Patrycja Klarecka podczas panelu polonijnego Forum Ekonomicznego Razem znaczy więcej, współpraca spółek Skarbu Państwa na rzecz budowania wizerunku Polski za granicą, mówiła z kolei o biznesowych i ekonomicznych celach działania najważniejszych firm w kraju i jednocześnie roli ambasadorów.
ambasadora Polski na rynkach zewnętrznych. Prezes Patrycja Klerecka była też obecna podczas ogłoszenia wyników rankingu Coface i Rzeczpospolitej Top 500 Europy Środkowo-Wschodniej 2018. Odebrała w imieniu Orlenu nagrodę dla naszej firmy, która już kolejny rok z rzędu zajęła pierwsze miejsce w rankingu największych firm Europy Środkowo-Wschodniej. I wciąż jeszcze o forum ekonomicznym w Krynicy, tym razem jednak z perspektywy naszego stoiska na krynickim Deptaku. Było ono jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc i nie zabrakło też na nim wyjątkowych gości. Stoisko Orlenu cieszyło się niezmiernie dużą popularnością, przyciągało nie tylko aromatem dobrze znanej kawy ze Stop Cafe, ale również przekąskami i owocami. Zdecydowanie jednak najczęściej uczestnicy forum odwiedzający nasze stoisko sięgali po soki, których w ciągu 3 dni wydarzenia rozdaliśmy ponad 10 tysięcy. Ich obecność wpisała się w akcję, której inicjatorem jest Orlen Pij Polskie Soki. Chodzi o zachęcenie Polaków do picia soków pochodzących od polskich producentów warzyw i owoców i wytworzonych przez rodzimych przedsiębiorców. Temu tematowi poświęcona była także krótka konferencja prasowa. Dotrzymujemy słowa. Założyliśmy sobie 7 miesięcy temu, że będziemy wzmacniać polską gospodarkę, że na polskich stacjach będzie coraz więcej wyrobów polskich. I te założenia zrealizowaliśmy, szanowni państwo. Dziś mogę państwu ogłosić, że polski koncern naftowy na polskich stacjach, na stacjach Orlenu, mamy już ponad 67% wyrobów od polskich producentów i ponad 80% wyrobów wyprodukowanych w Polsce. Tym samym wzmacniamy gospodarkę, w tym samym nie tylko mówimy o patriotyzmie gospodarczym, ale również realizujemy ten patriotyzm gospodarczy. Wśród wyjątkowych gości prezesa Daniela Obajtka na naszym stoisku pojawił się prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także wicepremier w polskim rządzie Beata Szydło. Oboje także zainteresowali się bogatą ofertą stoiska, skupiając się na dłuższą chwilę na tej najbogatszej, czyli z polskimi sokami właśnie. Stoisko naszego koncernu było także miejscem spotkania zagranicznego gościa prezesa Daniela Obajtka, premiera Litwy Sauliusa Skvernelisa. Panowie odbyli kilkunastominutową rozmowę w 4 oczy. Omówili postępy we wdrażaniu deklaracji o współpracy podpisanej przez rząd Litwy i grupę Orlen w marcu tego roku. Ja bardzo dziękuję za współpracę. Bardzo dziękuję na stworzenie odpowiedniego politycznego klimatu, byśmy mogli współpracować. Pan premier wielki włożył to wkład. Bardzo dziękuję za memorandum, panie premierze, które pozwala nam myśleć o procesach inwestycyjnych. Bardzo dziękuję za zrozumienie, jeżeli chodzi o odbudowę torów do Rengę. Pragnę zapewnić, panie premierze, że my jako Orlen bardzo to doceniamy i my jako Orlen, mający tamtejsze aktywa, będziemy wszystko robić, żeby te aktywa się rozwijały i zarówno służyły państwu litewskiemu, gospodarce litewskiej, jak i również gospodarce polskiej. Panie premierze, zdrowy biznes cementuje politykę. Bardzo dziękuję, panie premierze, za odwiedzenie nas, naszego stoiska. Między innymi dzięki intensywnej współpracy Orlenu z Litwinami na rzecz poprawy wzajemnych stosunków szef litewskiego rządu otrzymał z rąk premiera Mateusza Morawieckiego w Krynicy tytuł Człowieka Roku, przyznany przez kapitułę Forum Ekonomicznego. Jestem przekonany, że ten materiał część z państwa obejrzy z dużym sentymentem, odnosząc się do własnych doświadczeń z lat szkolnych. Szkolne kluby sportowe, czyli popularne SKS-y, to właśnie tam wielu mistrzów różnych dyscyplin sportu stawiało swoje pierwsze kroki. Orlen jest partnerem programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zakończyły się wakacje, a wraz z początkiem roku szkolnego powracają zajęcia aktywizujące fizycznie uczniów polskich szkół. Z bezpłatnych zajęć sportowych w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Szkolny Klub Sportowy korzysta około 300 tysięcy uczniów w całej Polsce. 10 września w hali Kusocińskiego na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa programu Szkolny Klub Sportowy z udziałem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Podstawowym celem programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, reaktywowanego w 2017 roku przez ministra Witolda Bańkę, jest upowszechnienie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu SKS są prowadzone w różnorodnych i nowoczesnych formach. SKS odbywają się 2 razy w tygodniu w formie 60-minutowych zajęć. W tym roku w zajęciach realizowanych w ramach programu SKS uczestniczą dzieci i młodzież z prawie 10 tysięcy szkół. Programem objęto wszystkie powiaty i 93% gmin
z całej Polski. Na stronie szkolnyklubsportowy.pl w zakładce SKS w Twojej okolicy jest możliwość sprawdzenia, które szkoły biorą udział w programie. Rolę operatora krajowego pełni Instytut Sportu, Państwowy Instytut Badawczy, który od lat zajmuje się pracą naukowo-badawczą w obszarze sportu oraz skutecznie wdraża ogólnopolskie projekty mające na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Program wspiera nasz koncern, który od lat mocno zaangażowany jest w propagowanie zdrowego rozwoju fizycznego wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie szkolnyklubsportowy.pl. Największa tego typu impreza nie tylko w Polsce, ale niewątpliwie w naszym regionie. Werwa Street Racing odbyła się po raz 9. Tym razem na motoryzacyjne show zaprosiliśmy do Krakowa, gdzie nastąpił powrót imprezy określanej mianem Narodowego Święta Motoryzacji na ulicę. To właśnie tam wszystkim atrakcjom przyglądało się 80 tysięcy gości. Tłumy w Krakowie miały okazję skorzystać z wielu atrakcji, a gdziekolwiek nie spojrzeć, od razu było widać, że impreza ma charakter rodzinny. Blisko 600 różnorodnych pojazdów, wyścigi i pojedynki w strefie akcji oraz pokazy niezwykłych samochodów sportowych z różnych kategorii to tylko część widowiska, jakie ufundował Orlen, stolicę Małopolski. Motywem przewodnim tegorocznej edycji Werwa Street Racing był rozwój motoryzacji na przestrzeni 100 ostatnich lat, nawiązując tym samym do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas wydarzenia można było zobaczyć zarówno klasyczne pojazdy, najważniejsze kultowe maszyny uznawane za kamienie milowe przemysłu motoryzacyjnego oraz najnowocześniejsze auta z napędem elektrycznym. Sercem tegorocznej imprezy była niewątpliwie strefa akcji. Podczas pokazów dynamicznych jedną z najbardziej widowiskowych atrakcji był drift, jazda samochodem w poślizgu kontrolowanym. Zaprezentowała się w niej czołówka polskich kierowców na czele z Kubą Przygońskim z Orlen Team. Ponadto w ramach pokazów można było zobaczyć dwie driftowe ciężarówki. Na Werwa Street Racing zobaczyliśmy także motocyklistów Orlen Team startujących w Mistrzostwach Świata w rajdach Cross Country i w rajdzie Dakar. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych. Czekały symulatory jazdy samochodami rajdowymi, motocyklami i bolidami oraz strefa straży pożarnej z trzema wozami. Kiedy opadł pył i wystygły silniki, atmosferę podgrzewali doskonali muzycy, którzy nie pozwolili nawet na chwilę opaść emocjom. Na scenie wystąpił m.in. Afromental. W tym wydaniu Studia Grupy Orlen to wszystko. Kolejny program informacyjny oczywiście za tydzień. Zapraszam serdecznie, polecam. Do zobaczenia.